Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Europy Universalis 4 na moim kanale. Dziś zagramy sobie Polską, a nie zaczynajmy. Okej. Przełączmy sobie na mapę polityczną. Najpierw określimy sobie rywali, więc na pewno będziemy chcieli napluć Teutonom, Ottomanom, jak również... Nie, na razie nie będziemy sobie określać, bo nie mamy za bardzo dobrego rywala. Później sobie określimy Moskwę, gdy będziemy mogli. Okej. Najpierw znowu malujemy sobie forty. Nie mamy tu za dużego ryzyka buntu, jedynie na Wołyni. Ja jednak wolę podnieść unrest. Znaczy autonomię, żeby spadł nam unrest oczywiście. Przepraszam za pomyłkę. Zobaczmy jak z naszymi pieniędzmi. 5,80, więc możemy wziąć sobie jakiś adwizor. Jest tak, National Tax Modifier albo unrest. Ja wezmę sobie Tax Modifier, zawsze jakieś ekstra pieniążki są dobre. Spy Offense lub Trade Efficiency. Trade Efficiency oczywiście. I teraz Morale of Armies. Ok. Taki misja. Conquer Helmno. Czyli tutaj. Na razie nie będziemy sobie tego robić. Na razie za cel postawimy sobie aneksję Mazowsza. Gdyż będziemy mieli te tereny, wtedy wjedziemy w Krzyżaków i uzyskamy sobie dostęp do morza. Ok, na razie nie mamy za bardzo szans zrobić żadnej misji, ale będziemy dążyć do stworzenia Unii z Litwą. Czyli musimy mieć stabilność na poziomie pierwszym i moc dyplomatyczną co najmniej 100. Czyli tutaj 100 i stabilność na poziomie pierwszym. Ok, zobaczmy na nasz trade. Zmienimy z Krymu do Krakowa naszego merchanta. Ok. I od razu ustawimy sobie Royal Marriage. I gdy tylko będziemy mogli, damy sobie Improvisation, ponieważ musimy mieć co najmniej 190, aby zaanektować Mazowsze. Ok. Zobaczmy sobie na nasz Force Limit. Brakuje nam troszkę. Nie, Brandenburgie, od ciebie nie weźmiemy sojuszu. Weźmiemy sobie sojusz z Litwą. Okej. Nie potrzebne nam sojuszy z takimi gówniakami. Przepraszam za fotel. Okej. No to lecimy sobie powolutku. Zobaczmy, kiedy możemy. Już możemy polepszać relacje. Okej. Poprawimy sobie troszkę relacje z Mołdawią, ponieważ oni są naszą marchią, a będziemy dążyć do zaanektowania ich, i musimy im tą marchię zdjąć. I przez to pogorszymy sobie z nimi stosunki, co będzie skutkowało tutaj zwiększeniem Liberty Desire. Tutaj. Gdy jest powyżej 50%, mogą oni tam się zbuntować, nie chcieć być naszymi wasalami. Ok. Jedziemy. Poprawiamy sobie stosunki i zbieramy punkciki na stworzenie Unii z Litwą. Więc mamy tutaj interregnum w Polsce, ponieważ w przededniu, gdy zaczynamy tę grę, nastąpiła bitwa pod Warną, czyli w tych okolicach, i przez to straciliśmy Unię z Węgrami i Litwą. Polska, mieliśmy wtedy taką piękną Unię, tutaj rządzili nasi Jagiellonowie, znaczy nie nasi Jagiellonowie, ponieważ Jagiellonowie pochodzą z Litwy, a więc tak. Teutoni dostają klejma na noteć. Ok, nas to nie boli, bo i tak w nich wjedziemy niedługo. Zobaczmy, z kim się sojuszowali. Ok, typowo dla nich. Lecimy. Ok, niech sobie przejdą. Genua, z kim się bijecie?
Ojejku, trochę macie tych dwoje. Nie wiem, na co wam przejście u mnie, ale okej. Okej, mamy nowego kardynała w Krakowie. Weźmy misję. Dalej nie możemy nic zrobić. Brakuje nam jeszcze 21 punkcików, więc dajmy sobie na piątkę. Lecimy. Nic nam na razie nie zagraża. Zarabiamy sobie pieniążki. Okej, lecimy, lecimy. Jeszcze jeden miesiąc. Okej, boostujemy stabilność, pauzujemy i robimy Unię z Litwą. Okej. I teraz Litwa jest nam tak jakby podległa. Okej. Zobaczmy, jak te nasze stosunki z Mazowszem. Plus 140. Okej. Zaufamy Sejmowi, dostajemy z tego sporo fajnych rzeczy. Okej, i musimy określić sobie teraz rywala. I zrobimy sobie Moskwę na rywala. I teraz jeszcze warto nałożyć embargo. Jednak nasi dyplomaci są zajęci. Okej, zaczekamy sobie do poprawienia stosunków z Mazowszem. Okej, lecimy na piąteczce, żeby nie przedłużać. Możemy budować, ale na razie możemy tylko forty, które są nam na razie nie za bardzo potrzebne. Wojna rusz. Okej. Austria też wypowiada wojnę. My sobie na razie damy na wstrzymanie, jak to się mówi. Nie wiem, czemu mam tak dziwnie napisany Przemyśl. Ale okej. Chyba weszła jakaś aktualizacja delikatnie zmieniająca te nazwy. Może dlatego, że jest to kultura ruteńska i dlatego jest inaczej ta prowincja nazwana. Ruteńska, czyli ukraińska. Okej, 176. Jeszcze troszeczkę w sumie. Możemy sobie to troszkę przyspieszyć i wysłać im gifta. Okej, niepotrzebnie aż tak bardzo zwolniły. Okej, dostaniemy tradera, bardzo fajnie. I mamy już plus 195. Odwołujemy sobie tego dyplomatę. Wysyłamy go do Mołdawii. Okej, tutaj. I musimy zaczekać miesiąc, aby móc anektować. I chyba już możemy to robić. Tak. Dostaniemy 5 prestiżu. Okej, lecimy z aneksją. Na razie budować nie będziemy, porować nic nie musimy. Misja nasza jest. Autonomia, moglibyśmy ją zdjąć, a to dopiero za prawie 30 lat możemy zrobić. Kultury nie zmieniamy. I tutaj też nic nie robimy. Spójrzmy na misję. Okej, możemy bronić polskich ludzi w hełmie i to zrobimy. Na pewno, ale jeszcze nie teraz. Okej. Litwa nie może o nas źle myśleć, więc bierzemy sobie to. Okej, nasza córka może zostać królową. Okej, weźmy to. Rycheza, 1,55. Admin tak troszkę słabo, ale deep i military bardzo dobry. Myślę, że sporo nadgonimy za jej panowanie.
Zobaczmy ogólnie teraz naszego Kazimierza. 4-4-1. Ok, to będzie dobra przeciwwaga dla niego. Ta piąteczka. Golden Horda bije się z Timurydami. A, proszę bardzo. Gdzie oni się tutaj zapuścili? Zobaczmy. Aha, czyli to jest wojna z Kazaniem. Okej. Okej. Moskwa już się troszkę powiększyła, zjadła sobie Nowogród. Ale my nie mamy aż tak słabego kraju obok siebie, żeby go tak zjeść. Teutoni są dosyć mocni, ale dobrze sobie poradzimy sobie z nim bez problemu. Okej. Aneksujmy. Jak skończył się nam trus z Otomanami, możemy sobie na niej wypowiedzieć wojnę. Okej, tego nie wbijemy za szybko, jak widać. Potrzebowalibyśmy na to... Za bardzo stabilności nie możemy tracić. Jednak wolę chyba wziąć tą inflację. Weźmiemy sobie może jakiegoś zarządcę od inflacji, jeśli będzie możliwe. Okej. Aneksujemy. 37%. Okej, myślę, że już Mołdawii możemy zdjąć tą marchię. Myślę, że już nie będą tak na nas bardzo obrażeni po tym. Revoke. Okej, spada nam stabilność. I zobaczmy, ile mają. 36%. Minus 21, ale na razie ponakładamy sobie embargo. Okej. Teraz na Moskwę. Okej. I na Teutonów. Okej. Okay. 44% aneksji. Jedziemy. I możemy sobie zinsultować na przykład. Ojejku. Teutoni są w sojuszu z Moskwą. A więc to będzie dosyć duża wojna. Musimy sobie znaleźć jakiegoś sojusznika. Węgry są nastawione jako rywale. Dania również. Szwecja nie, ale jest w mi personalnej zdaniu. I nam za bardzo nie pomoże. Kazan nie. Nogaj nie. Krym również. Bohemia. Plus 45, ale raczej nie pomogą nam z Moskwą. Okej, będzie to dla nas raczej ciężka wojna, ale myślę, że sobie z nią poradzimy. Okej, lecimy. Raczej jeszcze przed aneksją będziemy mieli admin tech, będziemy mogli dać temple, które dają większy podatek. I później marketplace, które zwiększają trade power w prowincjach. Okej, 61%. Dania zsojuszowała się z Węgrami. Okej. Myślę, jakby to inaczej rozwiązać, tak, żeby wypowiedzieć wojnę krzyżakom bez Moskwy, ale to będzie dosyć ciężka sprawa. Okej, z kim jeszcze krzyżacy mają sojusz? Mecklenburgiem, Sachs-Lauenberg. Okej.
Saks Lauenberg, zobaczmy. Nie tutaj, nie tutaj. Ojejku, gdzie to jest? Aha, tutaj, okej. Saks Lauenberg i Mecklenburg, który jest tutaj. Nie mamy żaden sposób możliwości sfabrykowania klejma na nich. Okej. Okej, to już sobie pokombinujemy przy późniejszej grze. Więc Mecklenburg by im nie pomógł, ale Moskwa tak. Są to nas neutralni, ale mamy ich jako wrogów. Co by tutaj wykombinować? Bohemia się rozrosła. Zobaczmy, mamy 3 na 4. Może na razie weźmy z nimi sojusz. I sprawdźmy sobie na razie bez... Okej, Royal Marriage może być. Bohemia by nam pomogła. Okej. Ile Bohemia ma wojska? 16 tysięcy plus ich wasal Śląsk 4 tysiące, czyli 20 tysięcy. Okej, my mamy 17, Litwa 24 i Mołdawia 5. Okej, jeszcze z Mazowsza troszkę dostaniemy, ale nasz force limit pozwala nam tylko na 5 więcej. Okej. Zobaczmy. Nie, niech sobie gra leci. Zobaczmy armię moskiewską. Raczej zrobimy to sobie tak. Moskiewska armia 23 tysiące, 21 tysięcy manpowera. To może być dosyć mocny przeciwnik. Okej. Jeszcze pokombinujemy sobie z jakimś sojusznikiem, gdy zaaneksujemy to Mazowsze. Okej, lecimy. Budować na razie nie będziemy. Okej. Okej, możemy dać sobie admin techa większego. Możemy budować temple. Okej. Zbudujemy sobie gdzieś, gdzie najwięcej nam da. 31. Zobaczmy. To jest 20. 20. I zostawmy sobie tą. Te prawie 200, już 200 na przeniesienie stolicy do Warszawy, ponieważ to nas troszkę kosztuje, a nie chcemy się wpędzić w kredyt. Okej. Jeszcze 2 miesiące i mamy Warszawę w naszych granicach. Okej. Mazowsze zaaneksowane. Okej, i możemy zrobić decyzję o przeniesieniu stolicy do Warszawy. Stracimy 170 dukatów prawie, ale dostaniemy 20 prestiżu, 1 base tax i 1 base manpower w Warszawie, co będzie bardzo dobre. Okej, bierzemy to przez 2 lata production efficiency minus 10%. Troszkę będzie bolało. Okej, zobaczmy. Force limit, jaki mamy. 24 na 24. Bardzo ładnie nam to urosło. Zobaczmy sobie. Mało konnicy, mało konnicy. Okej. Troszkę to zmienimy. Weźmiemy stąd jakiś 1000 i przerzucimy jeszcze tutaj. Okej. A więc mamy 3 na 4 diplomatic reputation. Zobaczmy sobie naszą opinię wśród sąsiadów.
No cóż, tylko Bohemia nas tak bardzo lubi. Zobaczmy może kogoś z sąsiadów Moskwy. Jednak raczej będzie ciężko. Okej, dwa base taxu w Warszawie, bardzo fajnie. Być może jeszcze pomoże, by weszło do naszego sojuszu. Okej, zobaczmy. Okej, są naszymi sojusznikami. Za bardzo mocy nie mają, ale graniczą z Mecklenburgią i tutaj z tymi Saks-Lauenberg i z nim i mogliby ich zająć trochę w wojnie. Okej, przede wszystkim zobaczmy, czy by nam pomogli. Pomoże na razie nie. Ale gdyby skończyła im się wojna i spadło i nasz diplomatic reputation troszkę wzrosło, to by nam na pewno pomogli. I jeszcze troszkę war exertion by im spadło, więc by nam pomogli. I widzimy, war exertion trochę rośnie, ale myślę, że damy sobie z tym radę. Okej. Więc na razie to by było na tyle. Dalej zagramy sobie już w kolejnym odcinku i w następnym odcinku spróbujemy zrobić sobie korytarz do Morza Bałtyckiego. Jeśli Wam się spodobał odcinek, to zostawcie łapkę i zasubskrybujcie kanał. Zapraszam na kolejny odcinek, który pojawi się już niedługo. Na razie.